Pierwsze to gratuluję wszystkim zawodnikom, bo gdzieś tam rozmawialiśmy przed meczem i mówiłem, żeby uwierzyli w siebie, że trzeba po prostu grać w piłkę. Wiedzieliśmy, że Lechia ma bardzo silny zespół i na samym początku nie potrafiliśmy uporządkować tego, bo pierwsze 3-4 sytuacje Lechia była bardzo groźna i tutaj mieliśmy trochę szczęścia, ale w piłce trzeba pomóc. Włożyliśmy bardzo dużo zaangażowania w ten mecz i były jeszcze momenty, że musimy dużo pracować, ale zrobiliśmy kolejny krok. No najważniejszy, który dzisiaj był, to zdobycie 3 punktów, bo to jest najistotniejsze. W drugiej połowie szukaliśmy rozwiązań, bo wiedzieliśmy, że mieliśmy trochę problem. Piotrek Malarczyk miał żółtą kartkę i obawialiśmy się drugiej żółtej, dlatego wpuściliśmy Olga. Pierwszy raz grał na tej pozycji, dlatego widać było bardzo nerwowość z jego strony i w pewnym momencie, przepraszam, zmieniliśmy ustawienie nawet na 5 obrońców. Chcieliśmy trochę zabezpieczyć, żeby uspokoił się i tutaj nie udało się, bo gdzieś nie potrafiliśmy znowu z przodu utrzymać się przy tej piłce, ale najważniejsze dla nas było to, że później wróciliśmy do równowagi, widać było, że oswoił się, że spokojnie do tego podszedł. Jest to bardzo dobry piłkarz, który grał regularnie w ukraińskiej lidze, ale te wejścia są zawsze tutaj dla wszystkich piłkarzy trudne. Na pewno ważne dla nas jest to zwycięstwo i to jest taki prognostyk przed pracą dalej, bo nie można się tym zadowolić i mam nadzieję, że żaden z zawodników tego nie zrobi, bo czeka nas bardzo ciężka praca, jest tygodnie na tydzień coraz więcej, a wszyscy zawodnicy, którzy też zostali w Krakowie, to też świadczą o tym, jeszcze dojdzie nam 5 zawodników, którzy mają urazy i jeszcze też chcemy kogoś pozyskać, także na pewno ten zespół krok po kroku będzie szedł do przodu i my czekamy teraz, mamy tydzień pracy, bardzo ciężkiej pracy, bo chyba będzie to najcięższy tydzień pracy dla piłkarzy, jeżeli chodzi o teraz ten okres, bo mamy mecz dopiero w poniedziałek i zrobimy wszystko, żeby optymalnie do całego sezonu się przygotować, a nie tylko jednego tego meczu wybranego, który jest. I tym bardziej chwała tym wszystkim piłkarzom za wytrzymanie tego meczu, bo już dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok, następny lepszy niż w meczu ostatnim z Piastem. Dziękuję. Dziękuję. Pytania do pana. Dzień dobry, Bożek Łukaszewski, futbolowe wyprawy. Jak trener znosił te dwie sytuacje z cofnięciem bramki, no niezwykle nerwowe? No tak jak pana Porto, futbolowe wyprawy. Ja akurat jestem, ciągle je mam, także jak nie ma VAR-u, to się mylą na niekorzyść, jak jest VAR, to na korzyść. No ale no tak jest, jest to sprawiedliwe, skoro tak sędzia uznał, to widocznie trzeba to szanować. Jedynie jest to, że ten VAR teraz będzie na jednym stadionie tylko w tygodniu i to jest może problem, bo gdzieś tam trzeba pamiętać, że będą też zespoły, które będą poszkodowane. Tak? I tu akurat ktoś dostaje nagrodę, rzeczywiście długo to nie trwa. Mecz się zakończył wynikiem naszym wygranym, to łatwiej się na to patrzy, ale zdobyliśmy 3 bramki, wygraliśmy 1-0, można i tak czasami.